Mam nadzieję, że wy swoją filiżaneczkę kawy macie ze sobą, bo bez tego tutaj w tej grze się nie wolno w ogóle pojawić. Witam serdecznie, moi drodzy. W pełnej wersji już. W końcu jest ta pierwsza pełna wersja tej gry. Była niby premiera parę dni temu, ale z różnych powodów niestety nie mogłem tego nagrać tak, jak być powinno, więc nagrywam teraz. No i mamy zadanie podwykonawcze. Właśnie. Kawusia, bo bez tego ni hu hu. I mamy oczyścić 26 worków surowego ziarna słodu. Akceptujemy. I jedziemy z tematem. A mamy tamten znacznik i ja nie wiem, właśnie chyba muszę. Bo tego auta tu nie było. Zamów jedną parkę. Surowy słód. Cena jednostki. No powinno być 26. Tylko teraz tak. Jedną paletę. Jedna paleta. Bo to jest niby 24. Tylko teraz pytanie brzmi, ile na tej palecie jest? Chyba, że druga będzie niepełna. Dobra, nieważne. Zamawiamy. To nie są duże pieniądze. Steruj podnośnikiem paletowym. Nie wiem, czemu to tak bansuje. Wysuń widły w górę. Wysuń widły w dół. Wyjdź. No, jazda paleciakiem jest dosyć ciekawa sama w sobie. Więc my jedziemy. Szkoda, że żadnej animacji nie ma człowieka czy coś w tym stylu, ale lepsze to niż nic. Oczywiście wjeżdżamy na górę. Dobra. Kumam o co chodzi. Musimy zrobić bardzo prosty myk. Czyli zrobić akcję pod tytułem. No właśnie. Podnosimy. My sobie teraz skakujemy. Robimy tak. Pompujemy. Przeniesie się tak cholera. Coś chyba nie wyszło. Jeszcze? Źle podniesiony jest ten, bo nie możemy podjechać. Aha! Dobra, czyli nie musimy aż tak bardzo się na tym skupić. Okej. Dobra, jeszcze to sterowanie muszę sobie ogarnąć. Oczywiście opuszczamy w dół. Wyjeżdżamy. Bo najpierw trzeba go rozładować, a dopiero później będziemy myśleć, co tutaj dalej robić. Jadymy, jadymy! Może to nie jest bóg prędkości, ale steruje się tym dosyć ciekawie. Tam musimy jeszcze, kurna mać, posprzątać, bo nie wiem, nie wydaje mi się, żebyś w playteście była tamta część. Albo jestem ślepy. Może, nie wiem, możecie napisać w komentarzu w sumie. Czy coś mi umknęło, ale wiem, że musimy pompować, ale te. Jak one się blokują? Co tu się stanęło? Czy ja właśnie zbugowałem grę? Czy ja właśnie zbugowałem grę? Naprawdę. Kolejna gra do kolekcji. No, nie wierzę w to po prostu. To trzeba być mną. Okazuje się, że wlot cały jest z tamtej strony, a tu jest wylot. I dopiero teraz się o tym przekonałem. Więc my musimy teraz na szybciocha zmienić troszeczkę taktykę. Ale nie zmieniać tak taktyki. Pompujemy raz, dwa, trzy. Nie bagując przy okazji. Jademy z tamtej strony, bo tu już, jak sami widzicie, jest skraszowane ziarno. I tam syfilis, który musiałem wyczyścić, więc musimy troszeczkę nad tym popracować. A my musimy się tutaj w tego ocić. O, pach, pach. Wchodzimy. No i teoretycznie
Teoretycznie możemy zacząć ładować nasze ziarenko. Oczywiście kolejne kawusia, bo bez tego, tak jak wiele razy mówiłem, ni hu hu, nie da rady to w ogóle funkcjonować. Tym bardziej, że musimy, zaraz wam pokażę, troszeczkę śmieci wynieść. Dobra, biegaj. Jazda. Jazda, jazda, jak gwiazda. No, wszystkie worki są do wyniesienia, więc w trybie natychmiastowym latamy. Dobra, zanim kupimy ten wózek, no to musimy zająć się tutaj przerabianiem, więc zobaczymy, ile nam się uda tego wyprodukować. Niestety trzeba tak dziwnie stać, że musimy to trzymać i nie do końca wiem tak naprawdę, ile tam tego będzie. A dobra, mamy, powiedzmy, że z tego, co kojarzę, to możemy dokładnie pakować to w ten sposób, więc siła razy ramię. Musimy całą robotę odwalić ręcznie. Zanim jednak odwalimy ręcznie robotę, no to kupimy to, co nam kazali kupić, czyli wózek widłowy. Na pewno będzie się nim lepiej pracowało niż zwykłym paleciakiem. Zobaczymy, jak się będzie w ogóle tym sterowało. Znajdź pierwsze widełki. Co? Jakie znajdź pierwsze widełki? Aha! Okej, znajdź drugie widełki. Jak to się stało, że widły są położone gdzieś na samym magazynie? Dobra, steruj pojazdem. O, tutaj już człowiek jest! Brum, 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 brum. A, i musimy go normalnie... pełną przetworzoną surowców. Okej. Okej, czyli musimy go tutaj zapakować, tylko żeby to zapakować, to musimy mieć pełną paletę. Żeby mieć pełną paletę, trzeba się wziąć do roboty. No dobra, no to my się bierzemy do roboty. Dobra, zostało wszystko przetworzone, więc nam nie pozostaje nic innego jak załadować trzy ostatnie części i najpierw pojedziemy z tym. Pojedziemy z tym tutaj na dwór. I tak ten paleciak się nam przyda, bo będziemy transportować między pruszarką, a tak naprawdę głównym magazynem. I już wiem, że mogłem jechać do przodu, a nie do tyłu, bo nie wiem czemu. Mi się zawsze wydawało, że ciągnięcie jest szybsze niż takie pchanie do przodu, no ale to jakby nieważne. Dobra, wyjazd. Skillset jest gotowy na to, by manewrować z tym dziadostwem. Sterowanie widzę, że jest takie samo. Przełącz widoczność kotwicy. Nie wiem, co to robi. Okej. Dobra. Tutaj też możemy zablokować. Tylko teraz pytanie brzmi. Pełni sobie pierwszą umowę. Aha, dobra, czyli on pojechał, okej. Okay, czyli my musimy teraz po prostu się przygotować. Załadować mu... To jakim cudem 24 na 26, a my zrobimy o jedno za dużo. Kupiłem 26 sztuk. Co jest? Halo? Co to ma być?
Mamy pierwszą umowę wypełnioną i w tym momencie w sumie już zarobiliśmy pieniądze. Ale jeszcze musimy się przyjrzeć. Potwierdzamy, zbieramy. Zbieramy punkty reputacji. Następny kontrakt za 30 sekund mamy. Okej. Czy my coś tu jeszcze możemy zrobić? Na razie nie bardzo. Możemy kupić drogą kruszarkę. Znaczy nie możemy jeszcze. Dobra, mamy kontrakt zaraz. I co my mamy tym razem? 20 worków. Akceptujemy. No oczywiście bierzemy 20 sztuk. Nie wiem, na czym to polega. Dodaj 24, dodaj 10. A. Czyli nie musimy tak naprawdę klikać. Nie wiem, no nie działa to mi za bardzo. Nie wiem czemu. Okej, okay, możemy kupić palety, konstrukcje. No dobra. Ale my na razie tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy zamówić 20 sztuk. Znajdź butlę z gozem. Butla z gozem jest tu. Tylko, że my... Aha! Ten sposób, ale to kurde, my przecież nie spaliliśmy praktycznie nic. Kup miejsce. Tak, teraz dopiero zauważyłem, że mimo wszystko, że mamy nasz wózek widłowy, to i tak musimy poleciakiem rozładowywać, bo nie, tu nie wjedziemy. Znaczy, wjechać wjedziemy, tylko jak to się skończy, to myślę, że każdy może się tylko domyślać. Dobra, mniej więcej ja już mam ogarnięte przynajmniej jak to działa, więc to jest na pewno duży plus. Sezamie, otwórz się, halo. Aha. No fajnie, że mi drzwi otworzyłeś. Tam se muszę otworzyć, zapomniałem. Nieważne. Pompujemy. Już myślałem, że zbugowałem grę po raz kolejny, ale nie tym razem. Dobra, pytanie brzmi, czy ja z tym wyjadę? No oczywiście, że nie wyjadę, więc musimy to zrobić ręcznie. Nie wziąć na pewno tych pierdół, tylko musimy wziąć tak. Dobra, i ja to myślę, żeby zrobić to w ten sposób, że sobie i tak to zostawimy tu. Bo bez sensu mi będzie latać w tej nazad, a tym dziadem będziemy to ładować do kruszarki, no bo jednak będzie tym dużo, dużo szybciej. Powiem wam szczerze, że ta gra ma swój potencjał zdecydowanie. Z racji tego, że ten gameplay jest dosyć rozbudowany, to nie jest tylko wynieś, przynieś, pozamiataj, tylko naprawdę tutaj trzeba się skupić na wielu rzeczach jednocześnie. Więc to jest na pewno duży plus. Z minusów, no, debugowanie się tego wszystkiego myślę, że nie jest najlepszą opcją. Jak sami widzicie, kamera mi się trzęsie, czyli że coś jest nie halo, nie podpięte i tak dalej. Dobra, my to sobie opuszczamy. Opuszczamy, powiedziałem, dobra. Musimy pamiętać, żeby gasić silnik, bo to paliwo. Dobra, i co, no i po raz kolejny ładujemy. 20 sztuk przed nami, więc trochę roboty będziemy mieli. Dobra, kolejna partia załadowana i no jak sami widzicie, no dużo lepiej to działa. Więc tylko musimy do góry. I myślę, czy przypadkiem nie zrobić myku pod tytułem... Ale halo, halo, halo! Halo! Gościu! Co tu się stanęło? No se chyba jaja robi.
Naprawdę? Patrzcie, kto do nas wrócił. Już dostał w pierdziel, ale proszę mi się stąd wynosić i to raz, dwa. Już, psz, poszedł. Bo cię poszczuję jeszcze bardziej. No już teraz chyba nie mogę. Nie widzieliście walki niestety, bo nie zdążyłem zareagować zbytnio. Ale już sobie idzie w cholerę, tylko niestety wraca. Zastanawiam się, co z tym workiem zrobić. Ale to wiecie co? Jeśli muszę specjalnie paletę kupować, to ja wam to po prostu daruję, bo nie ma to kompletnie sensu. Widzimy się w kolejnym materiale, jak już troszeczkę przejdę dalej i zobaczymy, co ta gra jeszcze skrywa przed nami. Dziękuję wielkie za oglądanie, pamiętajcie, że zostawić suba i łapkę w górę, jeśli wam się podobało. I widzimy się w kolejnych materiałach już niebawem. Trzymajcie się i do zobaczenia.